Piosenka, keramik, zegarami, o zegarmistrzu z Kopenhagi, nie wiem dlaczego, ale jest. Gdzieś na północy Europy, na przedmieściach Kopenhagi, mam sklepik, zegarami sobie stał. Nikt nigdy do niego nie zagląda, to też nie wiemy jak wygląda jego właściciel, uroczy starszy pan. Podobno lubił pić herbatę, zawsze dokładnie o 12:00. Zamykał wtedy na 2 kwadranse swój mały kran. Nakręcał wtedy wszystkie zegary, by dobrze chodziły i się nie spóźniały. Mosiężnym kluczem, tak bardzo stary, jak on sam. Nadeszły czasy złe dla zegarów, bo wszyscy ludzie bez umiaru życia czerpali i nie zważali już na czas, który nie umiał się odnaleźć w tym nowym świecie przerysowanym, którym nie słychać już było nigdzie dźwięku tik-tak. Wszystkie zegary stanęły w mieście, w tym tik-takowym śmiesznym proteście. Czas przestał istnieć, nic już nie znaczył i cyfer blat. Stary właściciel zamknął swój kran mosiężnym kluczem, właśnie tym samym, który nakręca swoje zegary od tylu lat. Dziś na przedmieściach Kopenhagi nie ma już sklepu z zegarami. Wystawne wille z basenami górują tam. Nikt dzisiaj nawet nie pamięta i nie jest w stanie wskazać miejsca, gdzie mały sklepik z zegarami sobie stał.